Witam po raz kolejny. Jak już wspomniałem w poprzednim filmie, jak już iść za ciosem, no to też przetestuję ekogroszek Carbon, tylko w wersji premium. Jako że nie sprawdził się zupełnie u mnie ekogroszek Carbon w zwykłej wersji, w wersji R tak zwanej, jak tam jest opisane, tak stwierdziłem, że przetestuję jeszcze tą wersję premium. Słyszałem różne opinie na jego temat, raczej one są na plus, ale stwierdziłem, że jak sam nie przetestuję, no to po prostu nie będę wiedział. Dlatego kupiłem kilka woreczków, już pali się w moim kociołku, a ja mówię, dzisiaj wezmę i sprawdzę jego wilgotność, czy jest tak samo mokry jak poprzedni ekogroszek z tej serii Carbon, czy jest dużo lepiej. Na pewno jest troszkę droższy, niedużo, bo złotówkę na worku wychodzi drożej. To jest tam chyba bodajże za tonę wychodzi 900, bodajże 40, 950 zł, bo jakoś coś takiego. I cóż mogę powiedzieć? Tak mówię, na pewno wartość opałowa jest tutaj podana wyższa, bo jest wartość opałowa 26 megajouli. 28, przepraszam, megajouli maksymalnie. Popiół mamy 7% maksymalnie, siarka 0,6, no i uziarnienie 8,25 mm. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy jak on wygląda. Zważymy, zostawimy w ciepłym miejscu jak zwykle na kilka dni i sprawdzimy jego wilgotność. No to przejdźmy sobie teraz do samego otwarcia tego groszku, żeby nie tracić za dużo czasu. Co my tu widzimy? Na pewno nie ma tak dużo, nie ma w ogóle praktycznie domieszki węgla brunatnego. To widać od razu na pierwszy rzut oka. Jak widać, czysty węgiel kamienny. Mam nadzieję, że będzie się spalał lepiej niż poprzedni. Weźmy sobie jak zwykle torbę papierową. Wsypmy sobie tu kilka szufeleczek. Proszę bardzo. Ja wezmę teraz, wsypę kilka szufelek i sprawdzimy jego wilgotność. Na pewno trochę wilgotny jest, to widać, ale myślę, że nie aż tak bardzo jak poprzedni groszek. Dobra, tyle nam powinno... No dobra, mamy wagę. Teraz rzućmy sobie to na wagę. Zobaczmy, ile to dzisiaj waży. Coś nam ostrość nie chce złapać. Jest. 2287 gram. Tyle nam pokazuje waga przed suszeniem. Teraz zostawimy to sobie jak zwykle w ciepłym miejscu i zobaczymy po kilku dniach, ile nam tej wody odparuje. Tak naprawdę okaże się, czy ten groszek jest coś lepszy, czy to samo co poprzednik, ale na pierwszy rzut oka wygląda dużo lepiej. Ta frakcja jest dużo grubszy, jest lepszy pod tym względem. Na pewno wilgoci jest mniej, no bo to widać na pierwszy rzut oka, że nie leje się z niego strasznie tak wodą. Cóż jeszcze więcej, na pewno nie ma żadnej domieszki węgla brunatnego, to jest też dla mnie dużym plusem, bo mówię, w poprzedniku było go dość niestety sporo. Przyjrzyjmy się jeszcze chwileczkę workowi samemu, bo tu mamy, o, trochę mi się rozerwał, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wartość o połowę 28 megajouli maksymalnie. Szkoda, że tutaj producent nie podaje, jaka ta wilgotność jest. Na, no powiedzmy, ekogroszku Skarbek, czy tam z Obi, jak brałem ostatnio, tam bodajże wilgoć już była podana, że tyle i tyle tej wilgoci może być. No w ekogroszku Skarbek się to zgadzało, między 6 a 8%, no tam wyszło 7%. Zobaczymy, ile wyjdzie nam w tym groszku. Ja już palę kilka godzin tym groszkiem. I tak naprawdę co mogę powiedzieć, no w kociołku na pewno jest dużo lepiej, jest czysto, to widać, taki pyłek tylko. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, o, jak widzimy praktycznie żadnych spieków, wszystko ładny taki płomień. No zobaczymy po kilku dniach, jak już potestuję, wypalę te kilka worków. I tak naprawdę zobaczymy, jakie spalanie dobowe, co i jak. Myślę, że na dzisiaj tyle.
I zobaczymy, tak, co się zmieniło, na plus czy na minus. Troszkę jest droższy, bo wychodzi 50 zł drożej na tonie niż karbon zwykły. Wychodzi 950 zł dokładnie tona. Ale okaże się, policzymy, ile mnie wychodzi spalanie dzienne. No bo to jest dla mnie tak naprawdę jakimś tam odnośnikiem, czy to się opłaca, czy nie. Bo tak jak mówię, może on kosztować 2000 zł, ale jak będzie go szło połowę tyle, to i tak wyjdzie na plus. Tak więc zobaczymy. Mówię, na pierwszy rzut oka dużo lepiej się spala niż na pewno poprzednik. Na dzisiaj tyle, dzięki. Witam po 3 dniach testów ekogroszku Carbon w wersji premium. Zaraz sprawdzimy właśnie jego wilgotność, jak on się sprawdza. Dzisiaj mamy już sobotę, 3 dni pali się w kociołku. Zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili, jakie spalanie. Dobra, przejdźmy teraz do samej wilgotności węgla. Sprawdźmy, jak to wygląda. Czyli waga ta sama standardowo. Tu sobie ją włączmy. Dobra, mamy. Teraz wrzućmy na wagę i zobaczymy, co nam tu waga pokaże. 2082 gramy. Ja sobie już to wcześniej policzyłem. Daje nam to wilgotność na poziomie 9%. No, powiedzmy, jest to już całkiem przyzwoicie w porównaniu do poprzedniego groszku, który niestety miał wilgotność no 14%, był bardzo mokry. Tutaj już mamy 9%, czyli jest już to, powiedzmy, że całkiem przyzwoicie. Dobra, przejdźmy sobie teraz do samego sterownika. Zobaczmy, jak to wygląda i podsumujmy. Jeszcze taki tu krótki wgląd, że ten groszek jest rzeczywiście wysuszony. Jak pył widać, suchutki. Dobra, przejdźmy do samego sterownika. Ok, mamy sterownik. Zobaczmy sobie teraz tak. Temperatura zewnętrzna, powiedzmy, mamy 0 na dworzu. W pomieszczeniu 19,5, nikogo akurat nie było w domu. Stwierdziłem, że nie ma sensu podnosić temperatury. Mamy sobotę, 22, jak nagrywam, czyli 3 dni minęły. Wejdźmy sobie w ustawienia. No i co tu widzimy? Spalanie dobowe mamy w tym momencie na poziomie 18,9 kg, 19 kg. No to tak mówię, cały czas się będę odnosił do ekogroszku Skarby, którym palę na co dzień i powiedzmy, że przy tych temperaturach jest to około 16 kg mam skarbka na dobę spalanie. Tu mamy 19 kg. Teraz sobie to pomnóżmy wszystko przez cenę. No i w ekogroszku Carbon wychodzi nam to w granicy 18 zł dobowo. Tak wychodzi mi w tym momencie ogrzewanie. Przy ekogroszku Skarbek 16,50 zł. No, czyli jest i tak jeszcze drożej niż Skarbek. No ale powiedzmy, że już jest całkiem przyzwoicie, tak, w porównaniu do poprzedniego tego groszku, który no niestety był fatalnej jakości, w ogóle ta frakcja, jeden worek taki, drugi taki z domieszką brunatnego, nie ma o czym rozmawiać, no tamten był fatalny. No tu już mamy całkiem przyzwoicie, te parametry całkiem już są ok, znośne, no niby tu producent podaje maksymalnie do 28 megajuli. W moim przypadku na tym sterowniku musiałem sobie ustawić 24,5 megajoula, powiedzmy, żeby ten kopczyk był na odpowiednim poziomie, żeby tu wszystko było ok, jeszcze powietrze. No powietrze mam 27, ponieważ na niższych mocach troszkę mi już przykopcał, tak więc musiałem mu tego troszkę powietrza dać. Dobra, spójrzmy sobie jeszcze na sam wykres, jak on się teraz kształtuje. Ok, mamy wykres, możemy sobie zobaczyć. Średnia dobowa wychodzi około 36%. No, powiedzmy, że skarbka przy tym miałbym gdzieś w granicach 25, a 28. No, mniej więcej tak się to kształtuje. Spaliny mamy 100 stopni. Cały czas temperatura puszczona właśnie kociołka to jest 55, no i na dom idzie 36,4 średnio, no bo mówię, troszkę było cieplej na zewnątrz, dlatego tak to wychodzi.
Dobra, wyjdźmy sobie dalej. Spójrzmy sobie jeszcze tak naprawdę, co mamy w kociołku po tych 3 dniach palenia. No i zrobimy krótkie podsumowanie. Ok, mamy włączoną lampę. Jak możemy zobaczyć, w kociołku mamy siwo, czyli wszystko ładnie dopalone. Jest dość czysto, jak po 3 dniach. Ja sobie wezmę tutaj szufeleczkę i Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda teraz. O, coś mi tu spadło, ale dobra, spójrzmy, co my tu mamy. Taki drobny pyłek, w żaden sposób nic się nie osadza, nic tutaj takiego nie mamy, żadnej sadzy, nic, sam pyłek, czyli to, co po prostu się wypala, no i wędruje nam do góry. Dobra, zobaczmy sobie teraz niżej, co mamy na palniku. Dobra, zobaczmy teraz, co mamy na palniku ciekawego, co tu widać i trochę sobie opowiemy może. Dobra, jak widzimy, spala się całkiem przyzwoicie, nie ma jakichś tam spieków jak to po poprzedniku. Całkiem tutaj jest w miarę fajnie, jak widzicie, taki drobny pyłek. Wszędzie tu jest ok, kopczyk mamy na dobrym poziomie. Wszystko ładnie się wypala, nie ma jakichś tam przesypań, nic się tu... Ale co mamy w popielniku? No, po tych 3 dniach mamy bardzo dużo tego popiołu, niestety. No, tu producent przewiduje maksymalnie 7%. No, musiałbym zważyć, żeby dokładnie to określić. Na pewno jest go dużo więcej niż przy ekogroszku skarbek. Tam myślę, że tego popiołu jest maksymalnie może ze 3% w porównaniu do tego. No dobra, to tak jeszcze pokrótce, co mogę powiedzieć, na pewno groszek dużo lepszy niż poprzednik. Jeśli ktoś ma ochotę, może sobie kupić na testy, sprawdzić, jak u niego się to sprawdza. W tym przypadku nie będę tutaj odradzał, bo jest to całkiem przyzwoity ten groszek, dobrze się spala, jak widać ten płomień jest naprawdę fajny, nic tutaj się nie spieka tak naprawdę na nim. Tak więc mówię, no mnie ono wychodzi cały czas drożej niż mówię jako groszek skarbek. Jak na razie dla mnie najlepszy groszek na rynku, ale no testuję już nowy groszek, testuję, dopiero zasypałem. No i zobaczymy, myślę, że koło poniedziałku, wtorku następny filmik z podsumowaniem. Na dzisiaj to tyle, dzięki, na razie, cześć.